Janusz Zemke spotkał się na noworocznym spotkaniu w Grudziądzu z sympatykami i członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Europoseł z Kujawsko-Pomorskiego zasiada w trzech komisjach w Parlamencie Europejskim: Komisji Bezpieczeństwa i Obrony, Komisji Transportu oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Grono osób spotkania z eurodeputowanym było sporo szersze niż sympatycy i członkowie. Można było na nim spotkać niedawnego posła Platformy Obywatelskiej Janusza Dzięcioła, a także radnego Stanisława Szyszkę, również do niedawna w PO, a nawet przedstawicieli Twojego ruchu, którzy również pojawili się na spotkaniu. Podsumowując poprzedni rok, Janusz Zemke mówił, że w województwie kujawsko-pomorskim odbył 160 spotkań, w tym 9 razy był w Grudziądzu. Moje koleżanki i koledzy prowadzą tutaj dużo różnych ważnych społecznie działań. Dla przykładu prowadzone są w moim biurze kursy obsługi komputera dla osób, które ukończyły 50 lat, dla generacji 50+. Te kursy już ukończyło ponad... To jest taki program, dodajmy tutaj, regionalny z Pana strony. Tak, no. Ja mam tylko sam w Polsce, mam tylko taki program. Uważam, że to jest przedsięwzięcie bardzo ważne społecznie. Także tutaj moje koleżanki i koledzy prowadzą bardzo dużo tego typu różnych działań. Ja się bardzo cieszę, pojawia się u nas sporo młodych ludzi. Także wtedy, kiedy jest dyskusja o lewicy w województwie, to nie są tylko ludzie z generacji mojej, bo ja już mam 60 lat, ale to jest także coraz więcej młodych, bardzo ciekawych osób. Europoseł w trakcie spotkania zwracał uwagę na największy chyba obecnie problem, z jakim boryka się polskie społeczeństwo, na bezrobocie. Trwają już obecnie przygotowania do zbliżającej się kampanii wyborczej i wyborów do Parlamentu Europejskiego, w którym wystartuje również osoba z Grudziądza. Mamy w Polsce do eurowyborów 13 okręgów, w tym województwo kujawsko-pomorskie stanowi taki jeden okręg. Lista liczy w województwie 10 osób. Jeśli chodzi o nas, to my już wiemy, kto ma być na tej liście. No, idea jest taka, żebym ja prowadził tę listę podobnie, jak ją prowadziłem w ostatnich latach, ale mogę powiedzieć, że na naszej liście będą kompetentni przedstawiciele z największych ośrodków naszego województwa, w tym także będzie przedstawiciel Grudziądza. To jest to, co mogę powiedzieć odpowiedzialnie. Kto będzie przedstawiciel? A to tego to nie powiem, bo to dopiero publicznie powiemy po rejestracji listy. A po wyborach, co dalej? Czy SLD faktycznie zbliży się do Platformy Obywatelskiej, o czym często mówi się w mediach? Ja bym tak, oczywiście następnego dnia po wyborach się siada i zastanawia nad różnymi koalicjami. Możliwe są tu warianty bardzo różne. Na pewno w naszym przypadku wykluczona jest jedna rzecz, mianowicie jest wykluczona koalicja z Prawem i Sprawiedliwością. Co do innych koalicji, to jest tak jak w wojsku. Trzeba policzyć szable i z tych szabli trzeba złożyć drużynę, która ma poparcie większości. Więc ja bardzo liczę na to, że po wyborach do takich odpowiedzialnych rozmów dojdzie i że powstanie w Polsce koalicja stabilna, bo nie tylko rzecz w tym, żeby powstała koalicja w parlamencie, która będzie miała przewagę 2 czy 3 głosów, tylko rzecz w tym, żeby ta koalicja była stabilna na całą kadencję, czyli w polskich warunkach to jest kadencja 4-letnia. Panie pośle, panie starosto, drogie panie i panowie, przede wszystkim chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za to, że u progu 2014 roku możemy się spotkać w takim gronie. Ja myślę, że w sumie był to dobry rok dla naszego państwa. Jak się tak obiektywnie spojrzymy, to zwłaszcza, bo widać takie pierwsze, większe efekty inwestycji, które były w dużym stopniu finansowane ze środków Unii. Zresztą tutaj niedaleko w Grudziądzu tego typu dowody mocne mamy. Ale był to także niestety rok bardzo trudny dla wielu osób. No, polegało to na tym, z jednej strony, że niestety zbyt wielu młodych ludzi w naszym państwie, ale nie tylko młodych, nie ma dalej pracy, że prawda jest taka, że problemem numer jeden społecznym w Polsce pozostaje to, że ludzie, którzy by się chcieli pracować, którzy mają często kwalifikacje lepsze, niestety takiej pracy nie mogą zdobyć. Także niestety ten rok pokazał, że mamy w Polsce sporo ludzi biednych, którym się żyje trudno, których często nie stać na lekarstwa. Sporo ludzi, którzy po wielu latach bardzo ciężkiej pracy uważają, mają do tego prawo, że taka starość to powinna być starość bezpieczna. Z tym tutaj było różnie. Jeśli chodzi o mnie, o moje działania jako europosła. Ja chcę powiedzieć Państwu, że aktywnie starałem się w parlamencie działać w takich trzech komisjach. Jest to Komisja Bezpieczeństwa i Obrony, jest to Komisja Transportu i Turystyki i
i jest to Komisja Spraw Zagranicznych. Ale także dużą wagę przywiązywałem do kontaktów z terenem. Jeżeli powiem Państwu, że ja w ubiegłym roku, w 2013 roku, odbyłem w województwie całych około 160 spotkań, w tym także, jak to sobie policzyłem, 9 spotkań tutaj u Was w Grudziądzu, ale przecież także niedaleko stąd byłem na spotkaniach i w Wąbrzeźnie, bo tutaj mamy gości z Wąbrzeźna, i w Gorlicy, mamy tutaj gości z Gorlicy i Gorlubia. Uważam te spotkania za istotne, bo ja się dowiaduję tego, co się dzieje, ale także przecież mogę mówić o tym, czym się zajmuje Unia.